Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugarski. Zapraszam na cykl rozmów o polskich miastach przyszłości. A to wszystko na zaproszenie grupy Saint-Gobain. Zapraszam Państwa na rozmowę z profesorem Marianem Kwietniewskim z Politechniki Warszawskiej, wybitnym specjalistą w dziedzinie wodociągów i kanalizacji, bo to jest najważniejsze chyba pytanie. Czy wystarczy nam wody? Ja się mogę odnieść do Polski. Jesteśmy na trzecim miejscu od końca. Do wyprodukowania każdego wyrobu potrzebna jest woda. Ślad wodny w polskich miastach 2050. Jak go zmniejszyć? Jest tylko problem jeden. Jaki? Pieniądze? Nawet nie pieniądze. A co? Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Bugarski i zapraszam Państwa na rozmowę z panem profesorem Marianem Kwietniewskim z Politechniki Warszawskiej, kierownikiem Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, proszę pozwolić, że zacytuję klasyka. Do tej pory nam się wydawało, że to jest oczywista oczywistość, że woda będzie ciekła z kranu, jak odkręcimy to i owo. Ale czy tak będzie za 30 lat w polskich miastach 2050? Czy wody nam wystarczy? Czy ona będzie? Zasoby wody tej słodkiej są bardzo skromne na kuli ziemskiej, około 2-2,5% tylko obejmują. A przy tym ta woda jest bardzo zanieczyszczona, coraz bardziej się zanieczyszcza i jednocześnie zasoby wody są nierównomiernie rozmieszczone. I już w tej chwili prognozuje się deficyt wody w wielu krajach świata. Mówi się, że w 2040 roku będzie 33 kraje dotknięte takim właśnie deficytem. A 14 krajów to są kraje zlokalizowane na Bliskim Wschodzie. Już tam w tej chwili przecież to są wojny o wodę. Wojny o wodę. Poza tym w tej chwili już ponad miliard ludzi na świecie ma brak dostępu do wody pitnej. A w Europie jest to 100 milionów. 100 milionów? Tak, to jest około 13% naszej populacji. No a Polska? My wprawdzie nie leżymy na Bliskim Wschodzie, ale też chyba mamy wody nie za dużo. Jeśli chodzi o Polskę, to no my jesteśmy krajem ubogim w wodę. Jest taki wskaźnik, który mierzymy zasobność wody w danym kraju. To jest wskaźnik informujący o zasobach odnawialnych w ciągu roku. Jest on podawany w metrach sześciennych na mieszkańca i rok. W Polsce to jest około 1600 metrów sześciennych. Jesteśmy na trzecim miejscu od końca. Tak. Nam jest tylko Malta i Belgia. Aha. Generalnie można powiedzieć, że jeśli nie będziemy dbać o środowisko naturalne, bo przecież ta woda jest częścią środowiska, no tak, to na pewno woda nam nie wystarczy. Aha. Ale ja myślę, że takiego scenariusza nie musimy zakładać. Pan nie zakłada tego negatywnego scenariusza. To znaczy, że widzi pan jakieś światełka nadziei. No i tak, jakie one tak są? Przede wszystkim staramy się, dbamy w zasadzie o wody, które są zasobami dla naszych potrzeb zaopatrzenia w wodę. No i staramy się wodę oszczędzać też, chociaż to bardzo powolutku się dzieje, bo jeszcze nasza świadomość społeczna nie jest tak dobrze ukształtowana, żebyśmy potrafili codziennie w naszym życiu o tę wodę dbać. Bo to może zaczyna się wszystko w języku, czy też nie wiem, w umyśle, w idei. W idei woda, która jest no właściwie czymś oczywistym, że jest, albo woda, która jest towarem, albo woda, która jest dobrem, prawda? No tak. Właściwie czym jest woda? Towarem, dobrem? No więc to, co pan wspomniał o tym właśnie, jak można wodę traktować, albo towar, albo też jako dobro, to są takie dwa poglądy, które się ścierają na świecie i w zasadzie ten pogląd, który jakby zwycięży, będzie decydował o naszej dalszej egzystencji, tak bym powiedział. Ci, którzy traktują wodę jako towar, no to traktują ją z punktu widzenia biznesowego. Natomiast większość chyba ludzi, a tych, którzy decydują o zaopatrzeniu w wodę, jednak uważa, że woda jest dobrym, powinna być dobrym, naturalnym, który należy się wszystkim mieszkańcom. W związku z tym Unia Europejska również w ostatniej dyrektywie z tego roku zaznacza bardzo wyraźnie, mocno, że wszystkie kraje członkowskie powinny zapewnić dostęp do wody pitnej wszystkim mieszkańcom, a w szczególności tym grupom społecznie, że tak powiem, no, wykluczonym. My mamy obowiązek jako kraje członkowskie dostosować swoje przepisy do tego. Ale gdybyśmy potraktowali, popatrzyli na w tę stronę, woda jako towar, to może gdyby woda kosztowała drożej, to może to rozwiąże sprawę? Czy... Wie pan, trudno powiedzieć, kto ma rację. Ja jestem po stronie tych, którzy uważają, że woda jest
dobrem i należy się każdemu człowiekowi, tylko oczywiście w sposób taki racjonalny powinna być zużywana. Ja tu widzę trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to są zasoby wody, prawda? O tym już pan wspomniał. Druga rzecz to jest właśnie zużycie i oszczędzanie wody. I trzecie to infrastruktura. Tak. A teraz właśnie o tym zużyciu i oszczędzaniu. Pan powiedział, że bardzo dużo wody marnujemy. Tak, marnujemy w sposób bezpośredni, poprzez tak nieodpowiedzialne używanie tej wody. I to nazywam marnotrawstwem, ale również marnujemy wodę w sposób pośredni. Tak. Co to znaczy? To znaczy powiększając ślad wodny tak zwany. Co to znaczy? Jak wiemy, do wyprodukowania każdego wyrobu potrzebna jest woda. Tak. Na przykład do wyprodukowania 1 kg czekolady potrzeba 17 tysięcy litrów wody. To, żeby wyhodować kakao, więc ten owoc przetworzyć na kakao, z kakao czekolady, ale to dotyczy wszystkiego. Samochodów, komórek, prawda, żywności. A my jako społeczeństwo konsumpcyjne niestety nie mamy tej świadomości i dużo dóbr marnujemy. Panie profesorze, to jest szerszy temat, wiem, ale jeszcze dopytam. Czy da się utrzymać nasz poziom życia? Bo to jest węzłowa kwestia, prawda? Dotyczy również wody. Czy da się w ten sposób funkcjonować, jak teraz, na tym poziomie konsumpcji? Myślę, że jeśli nic nie zmienimy w środowisku, to się nie da. Nie da się. Nie da się. Dlatego, jak pan zauważył, no bardzo dużo się dzieje już, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Już młodzież się w to włącza, prawda? Apelują do tych dorosłych, do tych polityków, żeby wreszcie zaczęli działać jak należy. A jak się do tego ma infrastruktura? Pan jest specjalistą od tych spraw, czy to dość prozaicznych może rur i innych jeszcze historii, ale moim zdaniem, ale to chyba jest bardzo ważna kwestia. Nie, no ważne oczywiście. Ja się mogę odnieść do Polski, dlatego że my osobiście tę infrastrukturę co jakiś czas oceniamy, ale to są takie badania nasze naukowe, powiedziałbym uproszczone. Nie ma niestety programu takiego ogólnokrajowego, który by pozwolił ocenić stan infrastruktury wodociągowej kanalizacyjnej. Czyli nie wiemy tego? Generalnie na ogół tak totalnie nie wiemy. Natomiast z tych naszych badań wynika, że ta infrastruktura jest w różnym stanie. Są takie miejscowości, miasta, gdzie jest bardzo, bardzo dobrym stanie, a są takie, gdzie jest w złym stanie. Ale cały czas dostrzegam, i to trzeba wyraźnie podkreślić, że firmy wodociągowe bardzo dbają o tę infrastrukturę. Ona się cały czas rozwija, cały czas jest odnawiana. No, co roku przybywa chyba około 8 tysięcy kilometrów sieci wodociągowej, około 5 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej. Znaczy, że rozwija się ta infrastruktura i również się odnawia starą infrastrukturę, ale się odnawia w bardzo niewielkim stopniu. A co z technologiami? Czy to jest, czy coś nowego? Czy może są jakieś technologie, które spowodują jakiś znaczący postęp? I tutaj akurat my się na chwilę zatrzymaliśmy na tych sieciach wodociągowych, no bo woda się kojarzy z dystrybucją, prawda? No tak, tak. I tak, jak mówimy o infrastrukturze, to mamy na myśli rozwój tych sieci, prawda? Ale to nie tylko są sieci wodociągowe, to są zakłady uzdatniania wody, ujęcia, oczyszczalnie ścieków, pompownie. Jest bardzo wiele tych obiektów i te nowe technologie pojawiają się w każdym z tych obiektów, w każdym z tych elementów systemu wodociągowego czy kanalizacyjnego. Bo to wynika z postępu technicznego. Ten postęp cały czas się dzieje. A gdzie są największe rezerwy? Co można by zrobić, może dosyć łatwo, prosto, żeby w prosty sposób, żeby sytuację poprawić? W którym z tych oczek tego systemu? No, ja myślę, że myśląc o tym 2050 roku, to powinniśmy przede wszystkim chronić środowisko, bo w ten sposób chronimy zasoby wodne, czyli mniejsze zanieczyszczenie, łatwiejszy dostęp do tych zasobów wody czystej, ale jednocześnie będziemy musieli też, już to się dzieje, odzyskiwać wodę ze ścieków. Wykorzystujemy wodę opadową do różnych celów. Tutaj są pewnie rezerwy. Deszczówka, tak? To oczywiście są duże rezerwy, tylko z deszczówką jest problem jeszcze inny, dlatego że jest je trochę za dużo. Ostatnio pojawia się ekstremalne powodzie, ale to jest inny temat. No ale właściwie nadal ten sam. Znaczy tutaj cały czas mówimy o niedoborze wody, ale z drugiej strony jest nadmiar. Chodzi o ten środek, żeby ten środek był jak najszerszy. Ale tutaj problem jeszcze polega na tym, że jest ta nierównomierność wody spadającej z nieba. Tak. Deszcze pojawiają się w sposób, no powiedziałem, w jakiś
na razie losowe, aczkolwiek są modele, które prognozują opady. One są jakby opanowane, opisane. No niemniej to, co się dzieje w ostatnich latach, to są już ekstremalne zdarzenia. Kiedyś nie było takich opadów jak teraz. Nasza infrastruktura wodociągowa czy kanalizacyjna została zaprojektowana na takie deszcze, które pojawiały się kiedyś. Oczywiście podstawą projektowania tych odwodnień i kanalizacji były dane z historii. To, co w tej chwili, te nasze sieci, które w tej chwili funkcjonują, były zaprojektowane na podstawie danych z lat, no, początek XX wieku i no, gdzieś tak do lat 60. No właśnie, czy ta infrastruktura, którą mamy dzisiaj, ona wystarczy na tę zmianę? Nie. Nie, ona jest niewydolna, to widać w tej chwili. Ciągle są powodzie miejskie, jak możemy zauważyć w telewizji. Bardzo dużo informacji na ten temat uzyskujemy. Te sieci są przeciążone. Nie są, to jest właśnie to niebezpieczeństwo, że one nie są w stanie przejąć tych nowych ilości wód, które się pojawiają. Głównie chodzi o to, że one się pojawiają w krótkim czasie, czyli duża intensywność. No i co? I co dalej? Co z tym zrobić? Generalnie jest tak, że my sobie zdajemy sprawę z tego, co się dzieje. I jednocześnie myślimy o tym, co zrobić, żeby sobie z tym poradzić. No tak. Jeśli chodzi o ten problem, o którym teraz mówimy, czyli tą niewydolną sieć odwodnieniową, to po pierwsze staramy się wprowadzać tą zieloną infrastrukturę, a przede wszystkim lokalnie zagospodarować wodę opadową. Czyli tam, gdzie się ona pojawia. No przecież tak było zawsze. Dopókiśmy nie wybetonowali tych miast, nie uszczelnili powierzchni, to nie było problemu z powodziami. Wycinamy lasy, a wobec tego woda nie ma się gdzie zatrzymywać i spływa. I tutaj właśnie mówimy o tym podejściu do projektowania tych systemów odwodnieniowych miast. Podstawą tej nowej metodyki, czy też zmodyfikowanej metodyki projektowania, powinny być właśnie te nowe dane z obserwacji deszczu. I takie dane są zbierane już od 30 lat. Są również nowe metody projektowania, także już zaczynamy panować częściowo na tą sytuację, tylko że nie jest to jeszcze tak powszechne. No dobrze, a teraz o ściekach może porozmawiajmy. Na tej wodzie z drugiej strony. Tak. Co z nimi? To jest chyba olbrzymie wyzwanie. Tak, ale już, tak jak powiedziałem wcześniej, cały czas równolegle myślimy o tym, jak sobie z tymi wyzwaniami poradzić. Wyzwania zostały już rozpoznane w pewnym sensie. Może nie w całości, ale w dużej części. W związku z tym już od pewnego czasu są wdrażane technologie odzysku surowców ze ścieków, energii, no i wody. Jest takie pojęcie bezodpadowe oczyszczania ścieków albo oczyszczania w przyszłości. To Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło taki program i tam są zgłaszane wnioski na konkurs, ale generalnie chodzi o to, żeby wykorzystać ten potencjał zasobów, które tkwią w oczyszczalni, w ściekach i w osadach ściekowych. W związku z tym odzyskuje się energię z tych ścieków, odzyskuje się fosfor, który jest bardzo potrzebny. Energię? Co to znaczy? Co pan ma na myśli? No, ścieki mają temperaturę troszkę wyższą. Aha. I w związku to ciepło się odzyskuje. Fosfor jest bardzo ważny, bo przecież fosforu ubywa, znaczy wydobywamy go, ale zasoby się kończą. Co jeszcze da się odzyskać? No i wodę, przede wszystkim naszą wodę. I są takie technologie, bardzo wyrafinowane, które pozwalają na uzyskanie wody pitnej. Bo no, łatwiej jest uzyskać wodę z przeznaczeniem dla rolnictwa, do podlewania upraw, nawet w przemyśle spożywczym. No i już się tę wodę wykorzystuje. Natomiast jeśli chodzi o wodę pitną, bo to nas no właśnie, bardzo... To się już da zrobić? Tak. Są takie dwie strategie odzysku wody ze ścieków w Stanach Zjednoczonych, w Singapurze na przykład. No tam, gdzie są kraje bogate i gdzie są deficyty wody. Ja rozumiem, że w ciągu 30 lat, o których rozmawiamy, perspektywie, to będzie powszechne. Miejmy nadzieję, tak? Tak, ja myślę, że tak to będzie, bo już w tej chwili uzyskuje się bardzo dobrą wodę. Nawet się mówi o wodzie ultraczystej. Coś takiego. No i są takie dwie strategie, bym powiedział. Odzysku tej wody. Jedna to jest bezpośrednie, a druga pośrednie. One się różnią tym, że w przypadku tej pośredniej technologii, tej strategii w zasadzie, to wprowadza się takiego bufora środowiskowego, w którym on się, te sieki rozcieńczają jeszcze dalej. To są na przykład jeziora, rzeki, z wody powierzchniowe i również wody gruntowe. Dopiero z bufora środowiskowego pobierana jest woda do dalszego uzdatniania. Chociaż ostatnio proponuje się taki zbiornik inżynierski, się to nazywa, to są zbiorniki zamknięte. Natomiast w tej drugiej metodzie nie ma tego bufora środowiskowego, tylko od razu ścieki oczyszczone idą do systemu dystrybucji. Mi się wydaje, że ta strategia ma chyba lepsze perspektywy, dlatego że technologie oczyszczania ścieków są tak już doskonałe i będą się dalej rzeczywiście rozwijać,
że możemy te ścieki oczyszczone do takiego wysokiego stopnia już możemy wprowadzać do systemu dystrybucji. To jest tylko problem jeden. Jaki? Pieniądze? Nawet nie pieniądze. A co? Bo na przykład jest problem akceptacji społecznej takiej wody. No tak. Jak ktoś się dowiaduje, że to jest woda ze ścieków, to nie chce, musi pić. Ale muszę powiedzieć, że są prowadzone szerokie badania na świecie w tym kierunku nad opinią publiczną dotyczącą akceptacji tego rodzaju wody. Jak ludzi przekonać? Przede wszystkim edukacja. Są prowadzone bardzo poważne programy edukacyjne, wspomagane argumentami dla mieszkańców, którzy muszą z takiej wody korzystać. Ale ja mówię o tych sytuacjach, gdzie woda jest w miarę jeszcze dostępna, bo jak wody brakuje, to nie mają wyjścia. Jest takie jedno badanie, do którego dotarłem, mianowicie przeprowadzone na dużych populacjach, bo chyba 900 tysięcy i 700 tysięcy mieszkańców. I okazało się, że ci ludzie mieli do dyspozycji wodę z kranu, wodociągową i wodę z odzysku. I stwierdzali, że woda z odzysku jest lepsza od tej z kranu. Tak. Nie wiedząc o tym oczywiście. Nie wiedząc o tym. To placebo. No tak. Dobrze, ale czego się nie da zrobić? Czy da się, na przykład chodziło mi o mikroplastik, czy no właśnie co z tym? To jest tak, problem sam w sobie już. Tak, no plastik to jest taki odpad, można powiedzieć, który jest bardzo trudny w neutralizacji, bo on się rozkłada i te związki, które powstają, to są związki toksyczne. To są dioksyny, to są, to jest chlor, to są metale ciężkie. Oprócz tego plastiki te mają taką właściwość pochłaniania innych mikrozanieczyszczeń. Takich, które są szkodliwe dla naszego układu hormonalnego, powodują choroby nowotworowe. No a mikroplastiki powstają w wyniku oddziaływania światła słonecznego w pewnym okresie czasu, długim na ogół. Mikrodrobiny, które nazywamy albo mikroplastiki, albo nanoplastiki są mniejsze. Jeszcze mniej. No i to jest bardzo trudny problem. No ale co, da się z tym coś zrobić? No na razie się daje tyle zrobić, że jak donoszą różne źródła, ponad 90% tych plastików się usuwa w oczyszczalniach ścieków, ale to nie wystarcza. Pozostaje te 10%, który jeszcze funkcjonuje w środowisku. Więc teraz tak jest. Teraz tak jest. A za 30 lat? Nie wiadomo. Znaczy, może na przykład przyjdzie z pomocą nam taki pomysł, który już w tej chwili został opatentowany. Mianowicie naukowcy opracowali taki enzym, który potrafi rozkładać plastiki w ciągu kilku tygodni, zamiast kilkaset lat. Kategorii. Dlatego to są na razie dopiero pierwsze próby. Ale to, co się dzieje w tej chwili z plastikami, to pobudza nasze pomysły, naszą innowacyjność. I są zespoły międzynarodowe, badacze, którzy prowadzą takie badania w tym kierunku, żeby coś takiego zrobić. Czyli jeśli chodzi o ścieki, to właśnie te mikroplastiki są największym problemem, tak? No, nie tylko mikroplastiki. Są jeszcze nowe zanieczyszczenia, które można by nazwać farmaceutykami. Farmaceutyki i pestycydy. Tak, tak. Farmaceutyki to antybiotyki, hormony. No są trudno rozkładalne. A pestycydy dopiero zaczynają do nas dopływać z tych pól po wieloletnim nawożeniu gleb. No i to jest problem. Nie potrafimy jeszcze wszystkich tych zanieczyszczeń jakby neutralizować, bo usuwać potrafimy. Są takie technologie, jak na przykład separacja membranowa, czyli odwrócona osmoza, które pozwalają nam oddzielać te mikrocząsteczki. Ale niestety coś trzeba z tym zrobić, co się zaczyna. Tu jest problem. Panie profesorze, teraz zróbmy takie ćwiczenie mentalne. Gdyby pan był królem Polski, gdyby to była monarchia absolutna, to co by pan zrobił w dziedzinie właśnie tej, którą się pan zajmuje? Zacząć to można oczywiście i trzeba, zresztą to się już robi. Edukacja społeczna. To się już dzieje. Te duże przedsiębiorstwa wodociągowe, które wiodą jakby, nadają kierunki rozwoju temu postępowi technicznemu w zakresie zaopatrzenia wody dla ścieków, one prowadzą takie programy edukacyjne już od przedszkola. Trzeba wykorzystać potencjał tych, którzy pozytywnie myślą i z nimi współpracować. Z tej grupy ludzi zapraszać specjalistów, którzy pomogą doradzać i słuchać ich. Dziękuję, że pana mogliśmy dzisiaj posłuchać. Profesor Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
Mówiąc i myśląc o mieście jako takim, musimy myśleć o doprowadzeniu do niego wody i odprowadzeniu z niego ścieków. Nie chodzi nam tylko o komfort mieszkańców, przede wszystkim chodzi o higienę, zdrowie i o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Od nas dzisiaj zależy, czy w 2050 roku będziemy mieli czystą, łatwo dostępną wodę, czy będzie trudno pozyskiwalna i zanieczyszczona. Saint-Gobain PAM od 150 lat produkuje rury na potrzeby wodociągów miejskich. Myśląc o mieście roku 2050, myślimy o miastach wyposażonych w bardzo efektywne systemy wodociągowe, pracujących przy niskim zużyciu energii elektrycznej, które przecież muszą dostarczyć wodę na coraz wyższe kondygnacje budynków. Na pewno będą występowały systemy grawitacyjne. Woda dostarczana do kranu, zdatna do picia, będzie dostarczana rurami wysokiej jakości, które z jednej strony będą chronić je chemicznie, biologicznie, z drugiej strony będą zabezpieczać przed wyciekami. Takie materiały to żeliwo sferoidalne Saint-Gobain PAM. Materiał trwały, ekologiczny, niezawodny i przede wszystkim nieszkodliwy dla ludzkiego zdrowia.